Jednego pora kroję w półkrążki. Jedną cebulę kroję w kostkę. Dwa korzenie pietruszki, około 300 g, obrałam i teraz ścieram na tarce o dużych oczkach. Około 500 g marchewki obrałam i również ścieram na tarce. Na odrobinie oleju podsmażam pora wraz z cebulą, aż ładnie się zarumieni. Z kolei dodaję pietruszkę wraz z marchewką. Wlewam pół szklanki wody. Daję 4 ziarenka ziela angielskiego, 2 liście laurowe. Doprawiam solą, łyżeczką słodkiej papryki. Całość dokładnie mieszam i duszę pod przykryciem około 20 minut. W międzyczasie rybę kroję na mniejsze kawałki. Wagowo mam tutaj 700 g. Doprawiam solą, pieprzem, i oregano. Następnie kawałki ryby obtaczam w mące. Po 20 minutach warzywa na patelni nam już zmiękły, więc dodajemy 4 łyżki koncentratu pomidorowego. Całość mieszam i smażę jeszcze kilka minut, już bez przykrycia. Następnie rybę smażę na oleju po 3-4 minuty z każdej strony. W naczyniu układam wszystkie składniki. Na początku połowę warzyw, z kolei ryba, nakładam drugą połowę warzyw i równomiernie rozprowadzam. I gotowe! Tak przygotowaną rybę możemy podawać na ciepło, jak i na zimno. Idealna na Wigilię i nie tylko. Ja życzę Wam smacznego i zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału.